Miejski ośrodek kultury i sztuki w Radomiu już szykuje się na przyjęcie gości. Po wymuszonym przez pandemię okresie zamknięcia jednostek kultury Radomska Resursa stawia przed sobą ambitne plany na 2021 rok. Bardzo bym chciała w tym roku, jeśli tylko sytuacja pandemiczna nam pozwoli, to z takich najbliższych planów zorganizować przegląd Radomskiej Sceny Muzycznej, bo uważam, że w Radomiu, jeżeli chodzi o muzykę, dzieje się sporo, wielu twórców stąd wyrosło i myślę, że dalej rosną. Warto by byłoby ich pokazać. Przegląd radomskiej sceny muzycznej jest wstępnie planowany na okres wakacyjny. Kolejnym ważnym zadaniem miejskiej jednostki kultury będzie zagospodarowanie odnowionej kamienicy deskurów. I to jest przestrzeń przeznaczona dla wszystkich radomian. Przede wszystkim planujemy zorganizować ekspozycję stałą pod takim roboczym tytułem Siła Przemysłu, Radom Siła Przemysłu. My tutaj chcemy Państwu na ponad 170 metrach powierzchni. Przypomnieć, że Radom to jest miasto przemysłowe, że w tym mieście istniały określone fabryki, chcemy pokazać wyroby tych fabryk i chcemy pokazać, jak żyło takie miasto w XX wieku. Zanim jednak zwiedzimy wystawy i posłuchamy muzyki na żywo, czeka nas tradycyjny finał Radomskich Kazików, połączony z przyznaniem nagród imienia świętego Kazimierza. Wydarzenie odbędzie się 6 marca, a dyrektor Resursy wyraża chęć organizacji stacjonarnego finału. Oczywiście, o ile pozwolą na to przepisy sanitarne. Zapraszamy na naszą stronę i zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje kultury do zgłaszania kandydatów. No a całą młodzież, ale i nieco starszych, zapraszamy do udziału w muzycznych kazikach, bo to takie początki tego przeglądu radomskiej sceny muzycznej, o której mówiłam, na razie w przestrzeni wirtualnej. Do udziału w muzycznych kazikach zgłaszać można się do niedzieli 14 lutego. Więcej informacji, a także m.in. ciekawe quizy znajdą Państwo na społecznościowym profilu Resursy Obywatelskiej.